Byli w końcówce lat 80. na fali wznoszącej. Działali jak straszak na obie strony obrad okrągłego stołu. Młoda, radykalna opozycja końca lat 80. W Warszawie ugodowa część opozycji paktowała z władzami, a Kraków był wstrząsany seriami ulicznych walk. Komentarze po 25 latach. Co pozostało? Świadomość przegranej czy radość zwycięstwa? Połowa lat 80. to był po prostu czas zastoju i marazmu. Coraz mniej ludzi brało, ja byłem kolporterem, więc coraz mniej ludzi brało bibułę. Trzeba było namawiać, nie wiem, na 5 egzemplarzy 10. Ludzie byli zniechęceni. Naturalne, coraz większy sceptycyzm. Nie, no generalnie ludzie się odwracali i nie mieli nadziei na to, że coś się zmieni. Widać było jakby i brak pomysłu, ale przede wszystkim brak osób ze starej opozycji, bo w zakładach coś tam się ukazywało, coś tam się działo, ale na, że tak powiem, przejście tego na ulicę, czy w ogóle na szerszą gremium społeczną, wydaje mi się, że było już wtedy bardzo niskie, być może zerowe. Pod koniec lat 80. pojawiła się ekipa młodych ludzi w Krakowie, którzy byli chyba zdeterminowani i zdecydowani na wszystko. To znaczy, ja to dzisiaj obliczam, znaczy oceniam na jakieś 300 osób. I wtedy zaczęło się tworzyć jakby nowe pokolenie opozycji. Jak śpiewał Kaczmarski, wtedy pojawili się nowi ludzie i wzięli ją na swoje ramiona. Tutaj oczywiście mowa o Solidarności bardzo szeroko pojętej, czyli nie jako związek zawodowy. Tu chodzi o to, że trzeba się lać. No lać. Ja naprawdę miałem wrażenie, że trzeba się bić, kurczę, tylko ja zadymy znałem z mediów, z krzywego przekazu medialnego. Nawet nie widziałem, jaka jest technologia za tym. Dopiero jak zobaczyłem, że mój kolega Marek Big bierze i potrafi odkopać racę, nie wiem, pod Kolegium Nową na 30 metrów, albo odbierze gilzę, to znaczy, że można wziąć gilzę i ją odrzucić. To dla mnie to był radosny szok. No i fajnie było, że tacy ludzie się znaleźli, jak śpiewał Kaczmarski, poczuli siłę i czas. Te ruchy radykalne jakby oczywiście poszły w różnych kierunkach. Z jednej strony ruch, który się wywodził z KPN-u, ale nie tylko, czyli ten ruch niepodległościowy. Akurat w Krakowie głównie KPN-owski. Cały czas istniał NZS i wtedy zaczął się jakby odradzać jakby w nowym pokoleniu. Może nie był on liczny, ale miał istotne oddziaływanie na uczelniach. W dużej mierze z Nowej Huty, ale potem też z Krakowa zrodziło się FMW, które no nie było powiązane organizacyjnie z żadną starszą strukturą. No i oczywiście krakowskie skrzydło WIP-u, czyli taka bardzo radykalna i bynajmniej nie w Krakowie absolutnie niepacyfistyczna organizacja. Te cztery główne grupy, które oczywiście obrastały w sympatyków, którzy bardzo często byli sympatykami wszystkich lub większości, zaczęły odgrywać decydującą rolę, jakby to powiedzieć, na ulicy. Czyli i w organizacji manifestacji i we wszystkich akcjach, nazwijmy to, czynnych. Te grupy stały się środowiskiem. Gołą Zadym potrafiliśmy ściągnąć 15 tysięcy, wydaje mi się, że taki marsz gwiaździsty to było 15 tysięcy ludzi. Naprawdę płyta rynku była zapełniona od strony Adama Mickiewicza, od strony Kościoła Mariackiego i naprawdę szły uczelnie na zasadzie AGH, Rolnicza i przeprowadzały naprawdę tam jakiś dziki tłum, znaczy dziki, no 1000 osób, 500 z transparentami już prawie oficjalnie. Takie ścisłe rozróżnienie, że ktoś był w organizacji takiej, innej czy owakiej, o tyle nie miało ścisłego, jakby nie dało się tego ściśle zdefiniować, bo bardzo często ludzie byli w jednej, drugiej, trzeciej. Myślę, że nas po prostu wykolegowano, mówiąc delikatnie, bo ja czułem, że my ciągniemy tą całą opozycję, że to my jesteśmy opozycją, że to my mamy siłę, ochotę, wolę, żeby się tam bić, żeby działać.
te tak zwane elity solidarnościowe, czy bardziej opozycyjne niż solidarnościowe, zdały sobie sprawę, że nasza działalność, jeśli rozprzestrzeni się na inne miasta i doprowadzi do radykalizacji innych środowisk, może ten miły układ zburzyć albo nadszarpnąć. Czemu tak się nie stało? Myślę, że jest wiele przyczyn. Po pierwsze, kwestia jakby bardzo silnego współdziałania, co było potem widać na przykład przy wyborze Jaruzelskiego, części przytłaczającej pod względem władzy, części tak zwanych elit solidarnościowych z dotychczasowymi przeciwnikami. W znacznej części elit solidarnościowych panował strach. Strach, który powodował, że wybrano Jaruzelskiego na prezydenta i tego nawet Michnik w sławnym artykule nie krył, że Jaruzelski ma być gwarantem pozostania Polski w sojuszach, tak? Gwarantem dla ZSRR, dla Moskwy tego, że nie będziemy zbyt daleko żądać tej wolności i niepodległości. No i rzeczywiście był gwarantem. Wiemy dzisiaj, że również Moskwa go dokładnie traktowała jak reprezentanta swoich interesów w Polsce. Stąd Sejm kontraktowy trwający aż do 1991 roku, stąd przesunięcie Polski z pozycji lidera przemian demokratycznych na pozycję kraju, który jako ostatni dokonuje wolnych wyborów, w pełni wolnych, rzeczywiście wolnych wyborów. Stąd umocnienie i finansowe struktur postkomunistycznych, i tych politycznych, i tych gospodarczych, które znowu olbrzymim cieniem rzuciło się na całą dekadę lat 90., a w dalszym ciągu cieniem się rzuca na rzeczywistość dzisiejszej Polski. Przegrana. Musimy mieć świadomość, że przegraliśmy. No przecież jak KPN, cała ekipa poszła zdobywać komitet, to mi się wydawało, że to jest niepotrzebne, że to już wygraliśmy, no to po co jeszcze zdobywać komitet, jak już po prostu wygraliśmy wszystko, to po co jeszcze zadymiać? A z drugiej strony masz świadomość, że ludzie, którzy ciebie reprezentują, ciebie nie reprezentują, że to są jacyś w ogóle wyprani z uczuć starcy. No tragedia. Znaczy zmieleni przez system, przez więzienie, przez represje, przez 10 lat marazmu. No po prostu nie mają siły, woli, ochoty do walki, do niczego. Sama okupacja wydaje mi się takim momentem, kiedy już było widać, że wszystko, co jest robione przeciwko dotychczasowym wrogom, tak naprawdę robione jest również przeciwko starej ekipie Solidarności. Zwyciężyć nie mogliśmy, ale niestety nie zrobiliśmy wszystkiego tego, co trzeba było. Posługując się jako KPN-owiec, to żebym się nie posłużył słowami Piłsudskiego, ciężko jest uzyskać niepodległość za jedną kroplę potu i jedną kroplę krwi. Czasami ta krew niestety jest potrzebna, a nie tylko pot. Wiemy, że Sowieci nie mieli sił ani możliwości ratować dla siebie siłą imperium zewnętrznego, bo mieli wystarczająco dużo kłopotów wewnątrz ZSRR. Dzisiaj wiemy, że tak naprawdę to ci młodzi mieli rację, bo można było sięgnąć po niepodległość pełną i pełną wolność w roku 89. Gdyby nie to, że jednak społeczeństwo w roku 89 w swojej masie było spragnione wolności. Myślę, że ten proces dochodzenia do pełnej demokracji byłby o wiele dłuższy niż to w rzeczywistości miało miejsce, ponieważ zbyt dużo było elit postkomunistycznych mających siłę i pieniądze, które były tym zainteresowane, żeby to przedłużać, i zbyt dużo było elit postsolidarnościowych, które częściowo ze strachu, częściowo z niezrozumienia istoty niepodległości, istoty demokracji, uważały, że należy się podporządkować presji wywieranej przez środowiska postkomunistyczne.